Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam bardzo serdecznie. No stary, powiedz mi, jaką ja skrzynką ostatnio mogę zacząć film z CSGO Skinsa. No oczywiście, że jest to moja ukochana inwentarz skrzynia Borel Boś Case, no tylko że mam nadzieję, że tutaj, o właśnie, rękawiczki jakieś tutaj spadną i poprawią mi humor. Witam bardzo serdecznie na naszym świecie CSGO Skinsie. No to jest klasyczne, stary, że my musimy tutaj taki setupik trafić na samym oczywiście początku. No mamy Talon Knife'a, mamy oczywiście rękawiczki, więc no... Czego chcieć więcej, stary? 7900, fantastycznie. No to jest właśnie skrzynka, tak jak zawsze powtarzam oczywiście, że to jest skrzynka tak zwana do budowania budżetu, więc ten budżet no w tym momencie bardzo sympatyczny i z jednej skrzynki do robienia budżetu na drugą skrzynkę do robienia budżetu wrzucamy botaj samu i zobaczmy, jak nam oczywiście na tej bitwie pójdzie. Ja ci przypomnę o konkursie na skina, jak chcesz oczywiście wygrać sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzek oczywiście napisz, na Discorda dołącz, no bo oczywiście na kanale Ustrzelski nadal możesz wziąć udział sobie w konkursie na skina całkowicie za darmo. No i oczywiście, jako są pełnoletnim jesteś, to użyj kodu CROXY na CSGO Skinsie. Wystarczy, zaloguj się z linku z opisu, bądź oczywiście klikniesz magiczny, zielony guziczek tutaj i wpiszesz oczywiście kodzik CROXY przez 2x. Dajcie ją skrzynkę na start za free. No i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, więc warto użyć kodu, jak chcesz mieć takie dropy, stary. No i o to chodzi, no patrz, tak jak powiedziałem, z jednej skrzynki do robienia profitu na drugą skrzynkę do robienia profitu. 10 koła, fantastycznie, 7 tysięcy na plus, jesteśmy z tej bitwy. No oczywiście osoby, które z kolei CROXY wpłacają, no nie powiem, że nie, no ale masz tutaj takie piękne skiny do wygrania, stary, rękawiczki, jakieś M-ki, wystarczy, że doładujesz sobie, dajmy na to 4 dyszki i możesz wziąć się w wszystkich konkursach, które aktualnie dla was mam. No i oczywiście jak uda ci się wygrać, to po wpłacie instant dostaniesz powiadomienie z takim prezentem, że udało ci się wygrać. No a jako już mamy tutaj 17 koła, no to ja bym uderzył w skrzynkę, której dawno nie otwierałem na tym trybie oczywiście naszym kochanym Joker, czyli skrzynka Def. 5 takich skrzynek kosztuje nas 6200 zł, no ale ja tą skrzynkę wręcz ubóstwiam, no bo jest oczywiście w niej do trafienia najdroższy item, czyli M4 A4 Hole, na którego no jest prawie 5%. No w sensie na każdego skina tyle jest, no bo oczywiście tak działa tryb Jester, że na każdy item, jaki jest w skrzyni, mamy taki sam procent. No co sprawia, że jak mamy jakiś, nie wiem, jak mamy jakąś Dragon Lorkę i Meduzę, no to instant, stary, no skrzynka musi trochę kosztować, tak? No ale zobaczmy, jak będzie tutaj. No ta skrzynia właśnie też kosztuje właśnie tyle, no głównie przez tego Hole'a i między innymi inne tutaj skiny, jakie są do trafienia. Chociaż żaden inny się tak bardzo nie wybija jak ten Hole. Oj, no tutaj powiem wam tak, że no bardzo mi się nie spodobało to, co się wydarzyło przed chwilą, dlatego no jeszcze raz tutaj chyba trzeba w 5 skrzynek dev uderzyć, również bot i samo i mamy pas pierwszy otwarcie Hole! I o to chodzi, stary. W ogóle chciałem powiedzieć, że nie pamiętam, kiedy wrzuciłem do bitwy innego bota, niżeli bot i samo. Jak ktoś pamięta, to możecie napisać w komentarzu. No ale mamy Hole'a, stary, no i o to chodzi. Skrzynka dev również mnie nie zawiodła. W sensie pierwsza bitwa, no tak troszkę się poddenerwowałem na nią, nie powiem, że nie. No ale jak mi rzuca Hole'a, stary, za 17 tysięcy prawie, no to jak ja mam się gniewać na tą skrzynkę? To jest tak fantastyczny odcinek. Mieliśmy 5 koła, a my w tym momencie mamy już prawie 25, więc tak trzymać i może co? Może jeszcze jedna tutaj? No dobra, no niech się zamelduje, jak mi się już kliknęło, no to przecież nie będę bitwy cancelował, tak? No bo jak można bitwę skancelować, to jest przecież marnotrawstwo gotowej bitwy. Zobaczmy, 5 skrzynek dev po raz, no w sumie trzeci. Raz udało nam się Hole'a trafić w drugim otwarciu, to 3 razy sztuka, więc mam nadzieję, że tutaj również, no trzecia batla się fajnie zaprezentuje. No i może tego Hole'a nam rzuci, a jak nie, no to... Aha, no to rzuciło Hole'a. No nie w tą stronę, nie w tą stronę, chociaż jakbyśmy my teraz trafili... Nie, ej, nie, nie, to się nie dzieje, stary. Patrz, co się dzieje, ostatnia. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Moje, stary. Bank rozbity, 35 koła. No powiem tak, powiem tak. Znaczy, no, nic nie powiem, stary, nic nie powiem, bo to jest po prostu ewenement. Ja tak uwielbiam te skrzynki. O Jezus, 16, 17 koła. No dobra, raz już se otworzę. Jak se kliknąłem ten tryb Jester. Nie, no staw szafira mi, no dlaczego? Powiem tak, to było najgorzej zainwestowane... Ile? O kurwa. Ej, ja kliknąłem jeszcze raz.
Nie! No nie! Ej, Miss Klikent! 17 koła Miss Klikent przegrałem, stary!